12 września startuje The Voice of Poland. Wszyscy czekamy na tę 11 edycję, bo zostając w domu pewnie nie mogłeś się doczekać, kiedy wyjdziesz w końcu do pracy. Byłem przerażony, kiedy przychodziłem i nie ukrywam, że w ten poniedziałek wstałem rano i mówię: Boże, daj mi siłę, żebym mógł przetrwać ten program, bo nie ukrywam, że bardzo się bałem i stresowałem się tym, że nie będzie publiczności, bo jednak Voice to są ludzie, Voice to jest publiczność, a okazało się, że mieliśmy o wiele więcej czasu na to, żeby skupić się na prawdziwych talentach i móc naprawdę konstruktywnie wypowiadać swoje opinie i budować ich pewność siebie, bo wszyscy potrafią śpiewać, ale brakuje im pewności siebie i nad tym na pewno będę pracował i starał się przekazywać dobre wibracje i przede wszystkim dobrą wiedzę, żeby mogli dalej kontynuować swoją drogę w tym programie. Jak wspomniałeś, większość osób przychodzących tutaj potrafi śpiewać, natomiast ty zawsze wyłuskujesz takie perełki. Czy i tym razem udało ci się znaleźć kogoś, kogo już na tym etapie pamiętasz? I to najgorsze w tym wszystkim jest to, że pamiętam wszystkich, dlatego że nie wiem, jak to się stało, ale w tym roku przyszło do mnie bardzo dużo osobowości, ciekawych głosów, takich głosów, które nie są jednowymiarowe, tylko jest to ogromne spektrum wokalne, od którego ja też będę mógł się uczyć i to najbardziej mnie chyba cieszy.